Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Sergiusz Przybyłek, jestem pisarzem science fiction, autorem sagi Gamedec, sagi Orzeł Biały, kryminału futurystycznego CEO Slayer, takiej powieści Symfonia Życia. O, tak wygląda. No i paru jeszcze tekstów większych i mniejszych. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na taki temat być czy mieć, czyli skarb labiryntu. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że to, co powiem tutaj, nie powinno być traktowane jako nic naukowego. To powinno być odebrane przez Was jako pewna wizja, prowokacja, mam nadzieję intelektualna, ale nie jako dowód czy teza naukowa, broń Boże. Zresztą ja to będę zaznaczał w wielu miejscach, żeby tak tego nie traktować, natomiast no, na wstępie chciałem to podkreślić. To będzie bardziej zbiór skojarzeń i fantazji. No, gdyby ktoś powiedział, że przecież Przybyłek to jest taki gość, który się opiera na nauce i nauka jest jego konikiem, to będzie oczywiście mówił prawdę, tak jest, ale nie wszystko podlega metodologii naukowej i mówię to z pełną świadomością tego, co mówię. Jeśli ktoś nie wie, dlaczego tak jest, dlaczego nie wszystko podlega metodologii naukowej, to odsyłam do eksperymentu myślowego O czym nie wiedziała Mary. Ja bardzo często się powołuję na ten eksperyment, bo on jest bardzo ważny. Może ja w skrócie opowiem, o czym on opowiada, ten eksperyment. Jednak nie będę Was odsyłał, tylko opowiem, o czym on opowiada. Mary jest najmądrzejszą osobą na świecie. Wie wszystko o wszystkim, przeczytała wszystkie możliwe książki na każdy możliwy temat, oczywiście te wartościowe książki, nie takie jak, nie wiem, Pana Zięby. No i wie wszystko. Problem polega na tym, że ona mieszka w takim bardzo dziwnym mieszkaniu, które jest czarno-białe, nie ma tam ani jednego koloru, ona sama też jest czarno-biała, ma dostęp do telewizji, ale ona też jest czarno-biała i w ogóle wszystkie przedmioty i na zewnątrz i wewnątrz, gdyby chciała rozebrać na przykład ten telewizor, to w środku też by widziała wyłącznie barwy idące od czerni do bieli, czyli brak barw, tak? Tylko odcienie szarości i czerni i biel. Oczywiście to jest eksperyment myślowy, to nie jest prawdziwy eksperyment. Nigdy nie było takiej dziewczynki jak Mary i nikt jej nie dręczył tym, żeby przebywała w takim pomieszczeniu. To jest eksperyment myślowy, filozoficzny. No i Mary wie też wszystko o kolorach. Przeczytała bardzo fajne podręczniki medyczne i fizyczne i wie, na czym polega fenomen widzenia barw. Problem polega tylko na tym, że ona nigdy nie widziała tych barw. No i, ale wie o nich wszystko. Wie o nich wszystko. Wie, że to są fale elektromagnetyczne, które o określonej długości, które uderzają w nasze czopki w siatkówkach, że później idzie pobudzenie nerwowe do ośrodków interpretacyjnych z tyłu mózgu, że tam odpowiednie struktury neuronalne, interpretując właśnie ten, a nie inny sygnał, mówią, że to jest kolor czerwony, to jest kolor niebieski, to jest kolor żółty i tak dalej, ale nie widziała nigdy kolorów. Pewnego dnia Mary zostaje wypuszczona z tego pomieszczenia, w którym przebywała przez całe swoje życie, bo ona od samego początku swojego istnienia przebywała w tym czarno-białym pomieszczeniu, no i Mary widzi po raz pierwszy w życiu kolory. Okazuje się, że chociaż Mary wiedziała wszystko, co było dostępne, jeśli chodzi o wiedzę ludzką, to nie wiedziała, jak to jest widzieć kolory. Czyli była pewna cząstka wiedzy niedostępna jej, dopóki nie doświadczyła tej wiedzy w sposób bezpośredni, osobisty. I ten eksperyment myślowy jest dlatego piekielnie ważny, bo on pokazuje ponad wszelką wątpliwość, że istnieje pewien obszar wiedzy, który jest niedostępny metodologii naukowej, to jest tak zwany obszar niefizykalny. Fizykalne to jest wszystko to, co można wyczytać w książkach, a niefizykalne to jest to, czego na przykład doświadczamy. Czyli odpowiedź na pytanie, jak to jest widzieć kolory. Ta wiedza jest możliwa do pozyskania tylko wtedy, kiedy się bezpośrednio tego doświadczy. Jak to jest być tobą, to wiesz tylko ty. Jak to jest być mną, to wiem tylko ja. Nie da się tego opisać. Ja mogę spróbować napisać fajną książkę, jak to jest być mną, natomiast nie da się tego metodą jakąkolwiek książkową dokładnie przekazać. To jest właśnie ten obszar niefizykalny. No, więc odesłałem was do eksperymentu, a potem sam go opisałem. No ale do rzeczy. Zacznę od takiej obserwacji, że gdy ludziom jest źle, zwróćcie uwagę, jak komuś jest źle, widzicie, że ktoś jest smutny, przygnębiony, to bardzo często próbujemy tę osobę pocieszać i sami siebie też próbujemy tak pocieszać frazą zaczynającą się od słów ciesz się tym, co masz. Tak? Albo mówimy, no przecież tyle masz, Aniu, tyle masz, Kasiu, prawda? I tutaj zaczynamy wymieniać w zależności od stanu posiadania tej osoby. Mówimy, masz męża, masz żonę, masz córkę, masz syna, masz mieszkanie, masz dom, masz samochód, masz pracę. Czasami używamy odwrotności mania, czyli nie masz długów, prawda? Masz zdrowie i tak dalej. I no, to jest naturalne, prawda? Naturalny sposób pocieszania drugiej osoby, zwrócenie jej uwagi na to, co ma, prawda? Żeby nie myślała o tym, czego nie ma i że dlatego jest taka nieszczęśliwa, bo czegoś tam nie posiada. No więc zawsze mnie ciekawiło, że takie pocieszanie nigdy nie było zbyt skuteczne. To znaczy to trochę działa, trochę uświadamia ludziom, że inni mają gorzej. To jest ciekawe, że to pocieszanie bardzo często polega na tym, że nie uświadamiamy sobie, jak my mamy fajnie, tylko w zasadzie, że inni mają gorzej. To jest też taka metoda, że jeśli ktoś marudzi, że jest mu źle, to się mu mówi, słuchaj, masz tutaj 10 zł i idź pod most Poniatowskiego, tam mieszka taki mój znajomy bezdomny Ziutek, opowiedz mu o wszystkich swoich problemach, on cię na pewno dobrze zrozumie, tylko mu przedtem zapłać, żeby ciebie wysłuchał. Więc no jest taka metoda, tylko że ona właśnie jest nie do końca skuteczna. No i znani są ludzie, oczywiście, którzy mieli bardzo dużo, ale byli nieszczęśliwi. Znani są ludzie, którzy mają bardzo dużo i są nieszczęśliwi, prawda? Mają wszystko, prawda? Za co można kupić za pieniądze, prawda? A mimo to popełniali samobójstwa tacy ludzie i popełniają samobójstwa tacy ludzie, jak choćby Jack London, który, tak jak jego bohater powieści Martin Eden, zdobył wszystko, zdobył sławę, uznanie, pieniądze i tak dalej i odebrał sobie życie. Martin Eden się utopił świadomie, a Jack London zakończył swoje życie w inny sposób. Niemniej na wzór w zasadzie Martina Edena, która to powieść jest troszeczkę, posiada pewien walor autobiograficzny. Więc jak się okazuje, posiadanie jakimś cudem nie gwarantuje szczęścia. I w ogóle szczęście to jest bardzo, bardzo dziwne słowo. Ja przez wiele, wiele lat nie doceniałem tego pojęcia. Dlaczego? Bo ewolucyjnie jesteśmy tak ukształtowani, znaczy przetrwał taki rodzaj homo sapiensa, który jest w zasadzie niezadowolony. I większość zwierząt, które istnieją w tej chwili na Ziemi, to są te odmiany tych gatunków, które są niezadowolone. Wyobraźmy sobie wiewiórkę, która jest zadowolona, która jest szczęśliwa, szczęśliwa wiewiórka. Leży sobie, opala się na słoneczku, prawda, wyleguje się i tak dalej. Czy ona miałaby szansę przetrwać zimą? No nie, bo wiewiórka, która ma szansę przetrwać, to jest wiewiórka niezadowolona, zaniepokojona, która cały czas zbiera te swoje orzeszki, zakopuje je w ziemi i tak dalej. Obserwują tę wiewiórkę inne ptaki, tam wygrzebują jej te orzeszki, ona to widzi, więc zakopuje następne, ciągle jest jakby wkurzona na to, że musi oszczędzać na zimę. I podobnie jest z człowiekiem. Człowiek, który jest niezadowolony, on buduje, tworzy, dąży, nie osiada na laurach, nie leży właśnie sobie w hamaczku, tylko w zasadzie nieustannie coś tam robi do przodu. Dlaczego? Bo jest niezadowolony. Czyli można powiedzieć, że motorem postępu jest niezadowolenie, a nie szczęście. Więc taki był mój stosunek do tego pojęcia przez wiele, wiele lat. No i... Jakby tutaj przejść dalej? No, wróćmy do posiadania i do tego szczęścia. Więc jednym z takich dość mocno opozycyjnie ustawionych wobec posiadania myślicieli starożytnych był Diogenes. Diogenes, jak głosi legenda, mieszkał w beczce, bo uważał, że posiadanie jest dla człowieka, dla jego osobowości, dla jego psychiki, dla jego duszy, bo Grecy mówili bardziej o duszy niż o osobowości, że jest niezdrowe. On mówił: jak najmniej mieć, jak najwięcej być. Czyli stawiał w opozycji posiadanie i istnienie. Tak jakby to były naczynia połączone, czyli im więcej masz, tym mniej istniejesz, a im więcej istniejesz, tym mniej masz. No, może nie do końca on tak uważał, ale to jest dosyć obrazowe właśnie te naczynia połączone. Pan Tischner, zresztą ksiądz profesor, który napisał bardzo zabawną historię filozofii po góralsku, którą to w audiobooku odsłuchałem, nie wiem, z 4 czy z 5 razy, jeżdżąc po Polsce w różnych sprawach. On parafrazował stwierdzenia Diogenesa, bo tam w tej jego książce nie ma, on uważał, że nie było nigdy Greków, tylko byli zawsze górale i że ci górale tylko udawali Greka, więc wszystko to bardzo śmiesznie czyta właśnie z tym akcentem charakterystycznym dla górali. No i on mówił tak, wkładał w usta Diogenesa takie zdania: masz pole, pole ma ciebie, masz ogród, ogród ma ciebie, mos babę, baba mo ciebie. I w ten sposób ilustrował prawdziwą naturę posiadania, czyli że jeśli masz ogród, który ma cię cieszyć, to musisz o niego dbać, prawda? Więc część czasu swojego życia przeznaczasz na pielęgnację tego ogrodu. Im jest większy i bogatszy ten ogród, tym więcej czasu musisz poświęcać na pracę ogrodowej. W pewnym momencie to nie ogród jest dla ciebie, ale ty dla ogrodu. I owszem, możesz kochać ten ogród, znajdować w tym przyjemność, niemniej prawdziwe jest twierdzenie, że w pewnym momencie to ty jesteś dla ogrodu, a nie ogród jest dla ciebie. I to jest bardzo ciekawa taka obserwacja diogenejska. I teraz wróćmy do początku rozważań. Dlaczego ludzie nie pocieszają siebie stwierdzeniem: przecież tak, nie przecież tak dużo masz, ale przecież jesteś tak wielką osobą, albo przecież jesteś tak wspaniały, jesteś taki piękny, prawda? Wewnętrznie oczywiście. Dlaczego tego nie robią? Przypomnijmy tutaj sobie modlitwę Sokratesa, którą opisał Platon w którymś ze swoich dialogów, ja nie pamiętam w którym, no w każdym razie, no oczywiście Sokrates nie pisał, nie napisał niczego, wszystko co powiedział Sokrates to opisał Platon w swoich dialogach. Ta modlitwa brzmiała tak, i tutaj sobie ją przeczytam, ja niby znam ją na pamięć, ale żeby się nie kropnąć, to ją przeczytam. Panie, przyjacielu nasz i wy inni, którzy tu mieszkacie, bogowie, dajcie mi to, ażebym piękny był na wewnątrz, a z wierzchu, co mam, to niechaj w zgodzie żyje z tym, co w środku. Obym zawsze wierzył, że bogatym jest tylko człowiek mądry, a złota obym miał tyle, ile ani unieść, ani uciągnąć nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim. Więc widzimy w tej modlitwie znowu wyraźny, no może nie konflikt, ale pewną opozycję między posiadaniem i byciem, prawda? Że bogatym, obym zawsze wierzył, że bogatym jest tylko człowiek mądry, czyli bogactwo jest w mądrości. Warto podkreślić, że nie w wiedzy, bo wiedza nie jest tym samym co mądrość, również inteligencja nie jest tym samym co mądrość, tylko bogactwo jest w mądrości. No i pewnego dnia myślałem o tych sprawach, bo było mi źle, tak, mi też bywa czasami źle, czasem się źle czuję, a że miałem chwilę na myślenie, to sobie właśnie o tym myślałem. I tutaj taka mała dygresja, mówi się w niektórych kręgach psychologicznych, które mi się, znaczy te kręgi mi się podobają, gdzie się tak mówi, że jednym z głównych źródeł nerwic we współczesnych czasach jest brak czasu na refleksję. No więc ja wtedy akurat czas na refleksję miałem i stosowałem coś w rodzaju, profilaktyki nerwicy, bo myślałem. No i uświadomiłem sobie, nie wiem po raz który, Bo z człowiekiem to tak dziwnie jest, że może sobie coś uświadomić raz, uświadomić sobie drugi raz, uświadomić sobie trzeci raz i to nie jest tak, że jeśli raz coś odkryjemy w sobie czy podczas naszych rozważań, to to już staje się kamieniem węgielnym naszych następnych rozważań. Najczęściej jest tak, że odkrywamy coś, badamy na coś, myślimy sobie genialne, ale potem to odkrycie jakoś zapada się tak jakby w glinie naszych dotychczasowych przekonań i ono niknie. Czasami o tym zapominamy, więc czasami trzeba odkryć to samo po wielokroć, żeby to się ugruntowało, żeby to się osadziło, żeby wreszcie stanowiło jakąś podstawę taką twardszą, na której dopiero zbudujemy następne nasze rozważanie, bo to chyba na tym polega w ogóle rozwój, że budujemy na czymś, co odkryliśmy, na czymś, co przeczytaliśmy, na czymś, co usłyszeliśmy i z czym się zgadzamy, co było pewnym odkryciem i pewną zmianą też sposobu myślenia, bo zawsze pewne odkrywanie jest też zmianą. To nie jest tak, że człowiek fajny to jest człowiek, który się non-stop tylko utwierdza w tym, co już wiedział. To nie jest rozwój. Rozwój najczęściej polega na metanoi, czyli na zmianie zdania, na modyfikowaniu tego, co uważaliśmy do tej pory. No więc uświadomiłem sobie, już kończąc tę dygresję, uświadomiłem sobie po raz kolejny coś następującego, że tak zwane szczęście jest dyspozycją wewnętrzną i niezależną od posiadania. Czyli to jakby od nas zależy, czy jesteśmy szczęśliwi, od nas w środku, a nie od tego, co posiadamy. Możemy posiadać piękny jacht gigantyczny, w którym jest drugi mniejszy jacht. Możemy posiadać helikopter, samolot, własne lotnisko służących, dom na 1200 metrów i tak dalej. I ciągle możemy nie odczuwać szczęścia. Dlaczego? Bo szczęście jest tutaj, a nie na zewnątrz, nie zależy od posiadania. Oczywiście nie należy się oszukiwać tutaj i tworzyć jakichś złudnych ideologii. Oczywiście szczęście jest dużo łatwiej osiągnąć, kiedy człowiek ma dach nad głową, kiedy ma stabilne w miarę życie, kiedy ma dostęp do bieżącej wody, co jest dużym problemem w ogóle na świecie, kiedy ma co jeść po prostu, kiedy ma dostęp do edukacji, kiedy ma brak dużych zmartwień typu poważna choroba i tak dalej. Czyli na przykład kiedy żyje choćby w takim kraju jak Polska, gdzie powiedzmy ostatnie wydarzenia pokazują, że nie jest zbyt ciekawie, ale wciąż mamy ten dach nad głową, większość Polaków i dostęp do wody i do edukacji i tak dalej. A jeśli jeszcze ktoś właśnie nie ma długów, w miarę stabilne życie, jakąś pracę, która pozwala mu przeżyć i tak dalej, to wtedy szczęście jest mu dużo łatwiej osiągnąć niż gdyby był bezdomnym na przykład i bezrobotnym. Więc nie oszukujmy się, to pewne podstawy pomagają w osiągnięciu tego szczęścia. Więc... Ale wracając do początku tych rozważań, stwierdziłem, że to jest bardziej dyspozycja wewnętrzna niż zależna od posiadania. I wtedy co ja zobaczyłem? Bo mi się zdarza mieć tak zwane wizje. To znaczy, co ja rozumiem przez to słowo? Wizja w moim wydaniu to nie jest coś takiego, że ja raptem przestaję widzieć świat zewnętrzny, pada na mnie błękitne światło i zaczynam widzieć coś kosmicznego. Nie. Moje wizje to są raczej takie wyobrażenia, raptem zaczynam widzieć oczami wyobraźni coś i te wyobrażenia mają tę cechę, że ja nimi nie steruję, ale pozwalam siebie prowadzić tym wyobrażeniom, czyli jakby rozluźniam zupełnie, absolutnie kontrolę i zadaję sobie pytanie, no i co dalej i niech to mnie prowadzi. Ja nie jestem tutaj kierownikiem, tylko jestem prowadzonym przez te własne wyobrażenia i to nazywam wizjami, więc miałem taką wizję. Zobaczyłem trochę jakby widziany z lotu ptaka wielki, okrągły labirynt. Przypominam, myśląc o szczęściu, o tym, że to jest dyspozycja wewnętrzna. Zobaczyłem wielki, okrągły labirynt położony gdzieś w jakiejś krainie fantasy. Tą krainą fantasy to była oczywiście moja psychika, prawda? Ten labirynt znajdował się w miejscu dosyć skalistym, w pobliżu zdaje się był jakiś las, jakieś góry, była noc księżycowa. I ten labirynt widziany z góry, okrągły, przypominam, był dosyć dobrze widoczny w tym księżycowym świetle. Zobaczyłem wtedy przed wejściem do tego labiryntu, ozdobionym jakimiś pochodniami czy czymś w tym rodzaju, grupę śmiałków, którzy zamierzali wejść do tego labiryntu. No i to była taka jakby drużyna fantasy, tak? Ja nie wiedziałem dokładnie, jak oni są ubrani, jakiej klasy są te postacie, no aż tak dokładnie tego nie wiedziałem, ani jakiej są płci, ale miałem wrażenie, że to jest taka dosyć typowa drużyna bohaterów, którzy chcą wejść do labiryntu. Oczywiście po co się wchodzi do labiryntu? No po to, żeby zdobyć skarb, No i oczami wyobraźni ja widziałem, że z centrum, dokładnie z centrum tego labiryntu bije w niebo promień światła. To był dosyć gruby taki snop na parę metrów i było w tym wyobrażeniu moim tego snopu światła coś uspokajającego, coś świętego. Można powiedzieć, że to było coś, miałem odczucie pewnego sakrum, a jednocześnie spokoju. I patrzenie na ten snop światła dawało mi coś w rodzaju rozluźnienia i właśnie szczęścia, tak jakby pewnej błogości. I ten snop światła był znakiem skarbu tkwiącego w środku labiryntu, w tych moich wyobrażeniach. Przy czym ja nie wyobrażałem sobie tych uczuć, które opisałem przed chwilą, ja naprawdę odczuwałem te rzeczy. Więc wyobraziłem sobie, że ci śmiałkowie wchodzą do labiryntu, no bo w końcu nie byłoby opowieści, gdyby nie weszli. I zaczynają w nim kluczyć, oczywiście nęceni wizją tego skarbu. Największego skarbu, jaki można sobie wymarzyć, no bo po co opowieść, jeśli ten skarb nie jest największy? Wiadomo, że jeśli jest opowieść, to ten skarb musi być najwspanialszy. W centrum duszy, według Karola Gustawa Junga, bo okrągły labirynt to jest symbol duszy, to jest symbol psychiki, to jest też mandala, tak? Koło, czyli symbol doskonałości, a bohaterowie drużyny to są symbolizacje różnych części naszej osobowości, namiętności, potrzeb, słabości, wad i cnót, więc w centrum jest największy możliwy skarb, prawda? Co to jest za skarb, to sobie powiemy albo i nie powiemy, to zależy od interpretacji tego słowa. W każdym razie to już ją opisywał. Przy czym chciałbym jakby zaznaczyć, że ta moja wizja nie była wywołana jakąś autosugestią, że ja wiedziałem, że symbolem duszy jest labirynt, więc wyobraziłem sobie labirynt. Nie, to było całkowicie spontaniczne wyobrażenie. No i ci nasi śmiałkowie wchodzą do labiryntu. Zaczyna się opowieść o tych śmiałkach. Więc oczywiście w labiryncie są potwory, tak? Ja interpretuję potwory labiryntu jako lęki, że na przykład nie damy sobie radę, zwątpienie, odczucie, że nie ma sensu iść dalej, depresja, no i tak dalej. Czyli te rzeczy, które mówią nam nie idź. Nie ma sensu dążyć, nie ma sensu być ambitnym, nie ma sensu szukać czegoś więcej. Pozostań z tym mniej więcej, co masz. Nie szukaj, nie rozwijaj się. No ale bohaterowie parli dalej i dotarli do miejsca, gdzie był skarb. Była to skrzynia złota, pełna złota. Czyli ten skarb symbolizował bogactwo, pieniądze. No i jeden z bohaterów tej drużyny oczywiście skusił się na ten skarb, bo czy można sobie wyobrazić większe szczęście od tego, które daje bogactwo, prawda? Jak sobie życzymy na urodziny różnych rzeczy, to mówimy no, szczęścia, zdrowia i pieniędzy. Więc ja jestem przekonany, że większość tutaj z słuchających, oglądających to też marzy o tym, żeby mieć dużo pieniędzy, bo posiadanie pieniędzy to jest fajna sprawa. No więc ja chętnie taki skarb bym znalazł i chętnie bym go przytulił, no bo pieniądze się w życiu przydają. No ale inni bohaterowie z tej drużyny, czując, że dalej czeka coś więcej, coś jeszcze ciekawszego niż skrzynia złota, która daje olbrzymie bogactwo, szli dalej. No i wkrótce odkryli kolejny skarb. Tym skarbem był kielich sławy, tak? Ten, kto sięgnąłby po ten kielich sławy, stałby się po prostu sławny, miałby popularność, miałby powodzenie, czyli byłby uwielbiany, byłby podziwiany, dziewice robiłyby sobie z nimi selfiki, smoki, chciałyby, żeby ten bohater czy bohaterka jeździł na ich grzbiecie, no, czyli sława i popularność. I znowu jest to bardzo kuszący skarb, prawda? No, bardzo wielu ludzi marzy o sławie, marzy o popularności, zresztą można to zobaczyć na każdym kroku, chociażby w internecie. W tej chwili roi się od ludzi, którzy nagrywają YouTube'owe spoty, TikTokowe i tak dalej. No po co to robią, przepraszam? Nie tylko po to, żeby szerzyć wiedzę i kaganek oświaty, bo są i tacy, ale zaryzykuję stwierdzenie, że większość z nich chce być po prostu sławna i popularna i po to to robią. Więc ten kielich sławy na pewno jest piekielnie kuszący. No i oczywiście jeden z bohaterów tej drużyny, czy bohaterek, wypił trochę z tego kielicha sławy. No i oczywiście jak wyszedł z tego labiryntu, to już były te selfiki, podpisy, autografy i tak dalej, i tak dalej. No, inni członkowie drużyny poszli dalej, bo oczywiście byli ciekawi, co tam dalej jest, co może być jeszcze ciekawszego od pieniędzy, od bogactwa i od sławy. No i odkryli kolejny skarb. No, była to korona władzy. Czyli ten, kto po nią by sięgnął, stałby się jakby no, królem, może nie całej tej krainy fantasy, ale jakiejś bardzo dużej części. Miałby wszystko to, co mają władcy, tak? Mógłby wykonywać rozkazy, słuchano by go, mógłby kształtować życie innych ludzi, mógłby mieć kontrolę nad innymi, nie nad sobą, bo władza nie polega na tym, że się ma kontrolę nad sobą, tylko nad innymi. Mógłby wprowadzać prawo ustanawiające normy zgodnie z jego upodobaniami, tak? Mógłby wsadzać ludzi do więzienia, nagradzać tych, którzy by mu się nie podobali, karać tych, którzy by mu się nie podobali, budować królestwo według swoich zasad, według swojej wizji, według swojego marzenia, tak? Czyli władza na pewno dałaby mu i pieniądze, no i sławę, bo zwróćmy uwagę, że politycy mają sławę, są sławni, są popularni, dosyć często są niepopularni, ale niepopularność jest sławą też, tak, osławieniem można powiedzieć. No więc jeden ze śmiałków, jak się możecie domyślić, po tę koronę władzy sięgnął, no i zyskał tę władzę, no ale inni szli oczywiście dalej, tak? Zaczyna być ta opowieść troszeczkę przewidywalna, no bo wiadomo, że jeszcze jakieś tam skarby pewnie będą i znowu ktoś po te następne skarby sięgnie i tak dalej. No wybaczcie mi, no, tak to wyglądało w tych moich wyobrażeniach, w tej mojej wizji, ale mam nadzieję, że to jest jeszcze dla was interesujące. Zresztą dla mnie to było interesujące, bo kiedy ja sobie tak uświadamiałem kolejne pokusy, jakie czekają na nas w życiu, czyli właśnie pokusa popularności, pokusa bogactwa, pokusa władzy, to sobie uświadamiałem krok po kroku, że to tak do końca nie o to chodzi w życiu. No ale idźmy dalej. Kolejny skarb myślę, że może być dla was zaskakujący, jaki sobie wyobraziłem, bo to było źródło urody. Kto z niego się napił, stawał się piękny, tak piękny, że nikt nie mógł mu się oprzeć, musiał patrzeć zauroczony. Czyli osoba, która napiłaby się z tego źródła, stawałaby się uwielbiana, tak? Każdy znosiłby jej prezenty, zabiegał o jej względy, prawił komplementy, uroda rozsiewałaby promienie, osoba posiadająca urodę cieszyłaby oko swoje i innych. Wiadomo, że ludzie urodziwi, ludzie piękni mają łatwiej w życiu po prostu, przypisuje im się wyższe kompetencje, łatwiej zdobywają pracę i tak dalej. Poza tym no, z przyjemnością patrzą w lustro. Jest pewna magia urody i ona istnieje, to nie jest wymysł współczesności, tylko można powiedzieć, że uroda była ceniona od zarania dziejów. Jest coś w urodzie bardzo magnetycznego, więc no, niewątpliwie bycie pięknym jest marzeniem nie tylko wielu kobiet, ale też wielu mężczyzn. No i oczywiście jeden z podróżników czy podróżniczek sięgnął czy sięgnęła po ten skarb i no, stał się czy stała się bardzo piękna. No ale oczywiście co? Inni byli ciekawi i poszli dalej. No i następny skarb też był dla mnie dosyć zaskakujący, który zobaczyłem, ale chyba ma to sens, mianowicie to było berło talentów. Czyli ten, kto dotknąłby tego berła, kto by go wziął, to berło, to stałby się wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, utalentowanym, tak, inteligentnym ponad miarę, sprawnym malarzem, rzeźbiarzem, muzykiem, aktorem, tancerzem, szermierzem, jakiejkolwiek dziedziny by dotknął, byłby w niej bardzo biegły. Czy może być większy skarb od bycia wszechstronnie uzdolnionym, utalentowanym? Przecież wielu ludzi o tym marzy, zwłaszcza osoby, które nie są uzdolnione w żadnej dziedzinie albo na przykład tylko w jednej. Myślą o tym, że to byłoby tak wspaniale umieć rysować, umieć malować, umieć śpiewać, umieć tańczyć, szybko liczyć, umieć pisać i tak dalej. No przecież to jest tak wspaniałe być utalentowanym. No więc jest to oczywiście kuszące. Warto wiedzieć, tutaj się zatrzymam na chwilkę, że podobnie jak uroda, to znaczy uroda może troszeczkę mniej, no może w tym samym stopniu, bo osoba urodziwa może się łatwo zaniedbać i przestać być urodziwa. Podobnie jest z talentami, że jeśli ktoś posiada jakieś talenty, to jeśli ich nie rozwija, to one są właśnie w postaci takiej lekko niedorozwiniętej. Ale warto pamiętać o tym, że to są pewne podarunki od losu, podarunki przypadku, że osoby utalentowane czy osoby urodziwe nie wypracowały tego. To jest coś, co dostały przypadkiem od losu. I nie jest to ich zasługa. Bardzo często osoby utalentowane, piekielnie inteligentne czy piekielnie ładne zachowują się tak, jakby zasłużyły na to, albo jakby to było coś wypracowane przez nich. Tak nie jest. To wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że to widzicie, wszystkie rzeczy, które wymieniłem do tej pory, czyli popularność, sława, władza, uroda, talenty, to są rzeczy korumpujące osobowość. Tak naprawdę to są rzeczy, które mogą nam bardziej zaszkodzić, jeśli chodzi o naszą osobowość, niż pomóc. One mogą spowodować, że staniemy się dupkami, jeśli za bardzo uwierzymy w to, że jesteśmy lepsi od innych, bo jesteśmy utalentowani, albo bo mamy popularność, albo bo mamy pieniądze, albo bo mamy urodę, prawda? Jeśli zacznie nam się wydawać, że to stawia nas nad innymi ludźmi, no to już to oznacza, że staliśmy się, przepraszam, dupkami. No idźmy dalej. Więc oczywiście drużyna poszła dalej, no bo była ciekawa, co jest dalej. I następny skarb wydawał się już tym ostatecznym, dlatego że to była księga wiedzy. Kto do niej by zajrzał, ten pozyskałby dostępną całą na świecie wiedzę, troszeczkę jak ta Mary, która wiedziała wszystko. Czyli stałby się posiadaczem największej wiedzy na świecie, tak? Potrafiłby nazwać każdą roślinę, każdego ptaka, każde zwierzę. No, wiedziałby wszystko. Nie jest powiedziane, że wiedziałby, jak korzystać z tej wiedzy, bo to jest pewna różnica. Zaznaczałem na początku tej pogadanki, że mądrość nie jest tożsama z wiedzą, podobnie jak inteligencja nie jest tożsama z mądrością, więc taka osoba posiadałaby tylko wiedzę, ale niekoniecznie posiadałaby mądrość do tego, jak tej wiedzy użyć. No ale oczywiście skarb jest piekielnie kuszący, no i przedostatni członek drużyny sięgnął po ten skarb i pozyskał tę wiedzę taką właśnie, jak opisałem. No ale ostatni członek drużyny reprezentujący może tę część osobowości, która jest najbardziej ciekawa, najbardziej dążąca do rozwoju albo najmniej podatna na pokusy, bo przypominam, że ta drużyna reprezentowała psychikę, albo te dynamizmy psychiczne, które dążą do czegoś więcej, do rozwoju, można powiedzieć w skrócie, chociaż to słowo bywa bardzo, bywa pułapką, no ale nazwijmy to rozwojem, te dynamizmy. No więc ten ostatni członek drużyny dotarł ciągle w tej mojej wizji, ja strasznie długo opowiadam o czymś, co naprawdę trwało, nie wiem, może minutę, dotarł do centrum labiryntu. No i zobaczył tam w tym centrum ogromną komnatę i z centrum tej komnaty bił w nocne niebo, tak jak już opisywałem, potężny snop światła, gruby na parę metrów. No i co? Co się działo w tym moim dalej wyobrażeniu? No ten snop, tak jak mówiłem, był bardzo jasny i dawał uczucie szczęścia. Dawał uczucie spełnienia, chociaż nie zawierał w sobie ani skrzyni złota, ani kielicha sławy, ani korony władzy, ani źródła urody, ani berła talentów, ani księgi wiedzy. Nie był też sumą tych skarbów, nie zawierał ich miksu. Nie. Był poza nimi. A mimo to wydawał się najważniejszy. W tym moim wyobrażeniu, w tej mojej wizji wydawał się najważniejszy, chociaż nie zawierał tamtych składowych posiadania, prawda? Bo te rzeczy wszystkie, które wymieniłem, się posiada. A ten słup światła był czymś niezwiązanym z posiadaniem i wydawał się najważniejszy. No i ten śmiałek, który patrzył na ten słup światła w moich wyobrażeniach, razem ze mną, który go obserwowałem, zastanawiał się razem ze mną, co to jest za zjawisko, czym jest ten snop światła. Ja nie wiedziałem, jak go nazwać, tak szczerze. No, ja wiedziałem, że ta cały czas byłem świadomy tego, co sobie wyobrażam, więc wiedziałem, że ta wizja jest powiązana z wyobrażeniami jungowskimi. Wiedziałem, że labirynt, tak jak już to mówiłem, jest symbolem psychiki, że wędrówka przez labirynt to poszukiwanie osobowości doskonałej, tak to opisywał Jung, że skarbem w środku labiryntu jest właśnie ta osobowość doskonała, czyli wolna od pokus, pieniędzy, władzy, sławy i urody. I ja znałem jungowskie mniemania, że w centrum labiryntu jest archetyp jaźni, czyli jaźń symbolizuje zarówno psychikę doskonałą, jak i wszechświat. To jest bardzo ważne, że według Junga archetyp jaźni, który w mojej wizji był symbolizowany przez ten słup światła, to jest jednocześnie symbol psychiki doskonałej i wszechświata. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego te dwie rzeczy są połączone. Psychika i wszechświat. Nie wiedziałem. No ale tak jest, według tego, co Jung opisuje. No i to pasowało oczywiście do tych moich wyobrażeń, do tej mojej wizji. Ten jungowski opis pasował, ale wydawał się taki trochę niekompletny, trochę doklejony na siłę, no bo ten snop światła wydawał się naprawdę tajemniczy i dawał o wiele więcej to, niż co opisywałem. To było trudne do opisania. Rzeczywiście to uczucie ukojenia, błogości, szczęścia było bardzo wyraźne, a nazwa żadna się nie kleiła. Spróbowałem nazwać ten snop światła Bogiem, prawda? No bo to jest chyba najmocniejsze słowo, jakie istnieje w słowniku, w każdym języku, no ale też jakby nie przystawało, nie kleiło się do tego snopu światła. To byłoby doklejone na siłę. Pomyślałem sobie wtedy nawiedziła mnie dygresja, mój umysł jest bardzo dygresyjny nawet w moich wizjach, że jeśli są ludzie, jeśli byli w przeszłości ludzie, którzy podobnie jak ja widzieli ten promień, widzieli ten, może nie labirynt, no ale labirynt też, do tego dojdziemy za chwilę. Dobra, to już mogę powiedzieć nawet, bo ja później po tym, jak napisałem ten tekst, zajrzałem do różnych źródeł, między innymi do Wikipedii i dowiedziałem się, może jeszcze nie będę spoilował, to wam nie powiem, czego się dowiedziałem. No w każdym razie to pojęcie Boga nie pasowało. Pomyślałem sobie, że jeśli istnieli ludzie, którzy widzieli tak jak ja ten promień, ten snop światła i tak dalej, i jeśli jest to doświadczenie w miarę powszechne u ludzi, którzy mają podobnie skonstruowaną psychikę do mnie, to podobnie jak ja, ci ludzie, którzy to widzieli, szukali nazwy dla tego zjawiska. Starali się nazwać zjawisko dające poczucie szczęścia i świętości, tak? I pomyślałem też, że kreatorzy religii mogą łatwo przywłaszczyć sobie ten snop i umieścić na jego tle dowolną świętą figurę. Jakąkolwiek, jakiegokolwiek Boga, prawda? I powiedzieć, że oni wiedzą, czym jest to światło za tą figurą tego Boga i powiedzieć, że ja znam klucz do tego światła, ja znam klucz do tego snopu światła. Tym kluczem jest ten Bóg, którego ja wyznaję, którego ty powinieneś wyznawać. I ja znam klucz, ty daj mi pieniądze, to ci powiem, jak się tam dostać. I w ten sposób można łatwo jakby manipulować ludźmi pojęciem religii, czyli zmierzam do tego, że w moich odczuciach, w moich wyobrażeniach ten snop naprawdę nie miał nazwy. Naprawdę był nienazwany, naprawdę nie pasowało do niego pojęcie Boga również, ale ponieważ obcowanie z tym światłem dawało duże poczucie właśnie uspokojenia i szczęścia, to jestem przekonany, że ludzie dążący do tego, pragnący tego, będący w kryzysie, tacy ludzie, którym jest źle, mogliby chcieć tam dotrzeć, do tego miejsca w sposób bardziej zorganizowany, żeby im ktoś pokazał drogę. A taki ktoś mógłby być zwykłym oszustem i powiedzieć, no tam jest mój Bóg. No moim zdaniem tam za bardzo Boga nie ma, w każdym razie nie takiego, który jest znany z tych powszechnych religii, zwłaszcza monoteistycznych. No nie bardzo się to kleiło. Potem zacząłem się zastanawiać, no więc wypada się przyznać, że ciągle ten snop światła nie ma nazwy w moich wyobrażeniach i w moim odczuciu, tak? Zacząłem się zastanawiać, dlaczego coś, co wydaje się wizją z symbolem świętości, ma taki dziwny kształt. Dlaczego to jest promień? Dlaczego to jest słup światła? Dlaczego taki? Bo przecież figurą doskonałą jest kula, tak? Ale zdałem sobie sprawę, że kula jest ograniczona, czyli jeśli ją widzisz, to widzisz ją z każdej strony, jest skończona. Czy skończona figura może być symbolem tajemnicy, czegoś nieskończonego? No, z punktem jest podobnie, tak? Punkt jest, w zasadzie jest, ale go nie ma, tak? Jest też płaszczyzna jako figura geometryczna i ona jest nieskończona, ale ma pewną wadę, mianowicie ona dzieli przestrzeń na część lewą i prawą, jeśli jest płaszczyzna pionowa, na część górną i dolną, jeśli jest pozioma, no więc oddziela dwie rzeczywistości, co jest dosyć nieeleganckie. Więc ona się zachowuje raczej jak takie greckie diabolein, czyli coś, co dzieli, tak? Płaszczyzna dzieli rzeczywistość na dwie strony, lewą i prawą, górną i dolną, a mi pasowało coś, co jest bardziej symbolein, czyli łączące. Łączące, czyli ta oś, ten słup wydawał się łączyć, prawda? Wszystko jakby dążyło do tej osi. No więc okazuje się, że oś nie jest taka zła, bo pasuje jako symbol nieskończoności, tajemnicy, czegoś niezwykłego. I tutaj znowu dygresja, proszę wybaczyć, że kolejna dygresja. W międzyczasie, już po tym wyobrażeniu labiryntu, ale zanim napisałem tę prelekcję, myślałem o szczęściu, znowu o szczęściu. I kiedy się tak mocno wgryzałem w to pojęcie i w odczucie szczęścia, to zobaczyłem światło i pewną taką świecącą kulę. I wyszło mi, że symbolem szczęścia mogła być kula, ale jeśli ktoś by chciał wykuć taką kulę, to koniecznie ze złota. Byłaby to złota kula, no bo świecąca, światło, ciepłe światło, żółte, no to akurat złota kula pasuje do tego idealnie jako symbol. Czyli symbolem tajemnicy byłby słup, a tym symbolem szczęścia byłaby kula. No i raptem przypomniałem sobie, że symbolami władzy królewskiej jest berło i jabłko, prawda? Król trzyma w jednej ręce jabłko, w drugiej ręce berło. Przypadek? No oczywiście tutaj troszeczkę puszczam do was oko. Niemniej, tak jest, tak jest. Czyżby to miało jakieś takie korzenie wizyjno-gnostyckie? Trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym, to mądrzejszym ode mnie pozostawiam pytanie do odpowiedzi. No więc pytanie moje brzmiało, czy ten snop światła to jest axis mundi, czyli oś świata. Co to jest oś świata? Oś świata to jest inna nazwa dla drzewa poznania, dla drzewa kosmicznego, dla drzewa Yggdrasil. Tak mi się skojarzyło, że być może w centrum tego labiryntu widzę oś świata. No i teraz mogę powiedzieć to, o czym już wam zaczynałem mówić, później się z tego wycofałem. No więc jak zajrzałem do Wikipedii, to wyczytałem, że jednym z symboli osi świata jest labirynt okrągły i w jego centrum właśnie jest axis mundi. To jest już ustalona, znana od dawien dawna symbolika. Ja o tym nie wiedziałem. Ja sobie wyobraziłem spontanicznie labirynt, w którym jest słup światła, nie wiedząc o tym, że to jest znana symbolika. Więc to jakby jest potwierdzeniem pewnej niezwykłej wiedzy właśnie tej wewnętrznej, takiej tego, o czym nie wie Mary, dopóki tego nie doświadczy, wiedzy symbolicznej, prawda? To nie jest przypadek, że ja zobaczyłem labirynt i w nim ten słup. Okazuje się, że to jest znane, czyli widzieli to inni ludzie przede mną. No i zadałem sobie pytanie, czy to jest właśnie axis mundi, ta oś świata, tak? Czy widzimy w psychice, w centrum psychiki, w centrum labiryntu oś świata? No i tutaj dochodzimy powoli do gry komputerowej Gamedec. Ja nie będę wam spoilował oczywiście, broń Boże, historii w tej grze. Ta gra wychodzi 16 września, jest premiera, dowiecie się więcej o drzewie poznania, więc ja na początku niezbyt byłem zadowolony z tego, że jeden z designerów, Piotr Poskart, wpadł na pomysł, żeby wprowadzić tam do tej gry figurę drzewa poznania. Jakoś mi się to nie kleiło, wydawało mi się to niezbyt ciekawe. Ale że to jest praca zespołowa, to przystałem na to, bo nie widziałem jakichś większych argumentów na to, żeby wykluczyć to drzewo poznania z opowieści. No, wkrótce to drzewo poznania stało się piekielnie ważną figurą w tej opowieści, a ja w międzyczasie zagłębiłem się w temat, zacząłem czytać więcej o tym, czym jest drzewo poznania w symbolice, no i wyszły mi bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Po pierwsze, tak jak już wspomniałem, drzewo poznania, czyli Axis Mundi, Yggdrasil, drzewo kosmiczne, występuje w bardzo wielu kulturach, praktycznie we wszystkich. Jest germański Irminsul, czyli słup Irmina, jest drzewo kosmiczne u Słowian, u Chińczyków, w wierzeniach indyjskich, aborygeńskich, w starożytnym Egipcie, czyli figowiec Sykomora, u Indian Ameryki Północnej, cedr, drzewo kosmiczne. Wszędzie. Ale najciekawsze, moim zdaniem, najciekawszy opis, może nie do końca, znaczy, są dwie piekielnie interesujące cząstki opisu drzewa poznania. Pierwsza jest ogólna, to jest taka, że Axis Mundi to jest miejsce, gdzie powstaje czas, gdzie powstaje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, że Axis Mundi jakby generuje czas. A druga bardzo ciekawa rzecz jest w australijskim plemieniu Arundów, Achilpa. Tam za oś kosmiczną przyjęto słup, który miał otrzymać ich praprzodek od istoty boskiej o imieniu Numbakula. I w czasie swoich wędrówek Arundowie nie rozstają się ze świętym słupem, który nazywają Kałwa-Ałwa. I ten słup przedstawia oś kosmiczną. I jaką ma cechę niesamowitą ten słup? Wokół tego słupa przestrzeń nieznana zamienia się w świat, w uporządkowaną rzeczywistość. Złamanie słupa oznacza koniec świata, nawrót do chaosu. Zwróćcie uwagę, przestrzeń dookoła słupa jest chaosem, jest nieuporządkowaną rzeczywistością, to słup zamienia rzeczywistość w coś uporządkowanego. Czyli Axis Mundi generuje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość i zamienia chaos na zewnątrz w uporządkowaną rzeczywistość. I ja w pewnym momencie, analizując symbolikę właśnie drzewa poznania, tego Axis Mundi, zrozumiałem, to jest brane w cudzysłów, że być może to drzewo kosmiczne jest symbolem naszego układu nerwowego, naszego mózgu, ale też całego układu nerwowego. Drzewo poznania to jest praktycznie organ poznania, organ poznawczy, czyli układ nerwowy. Już pominę aluzję, że dendryty, czyli wypustki naszych neuronów, czyli komórek nerwowych, to są dendryt to jest nazwa pochodząca od słowa dendron, czyli greckiego słowa oznaczającego drzewo. Dlaczego wpadłem na pomysł, że drzewo poznania może być układem nerwowym? Dlatego, że to nasz układ nerwowy generuje czas. Dla kamienia leżącego przy drodze czas nie istnieje, nie płynie w ogóle. Czas jest dla niego całkowicie obojętny. Czas, czyli następujące po sobie zdarzenia. Dla układu nerwowego wszelkich żywych istot czas jest piekielnie istotny, bo bez rozumienia, czym jest przeszłość, czym jest teraźniejszość, czym jest przyszłość, które to są wytwory w zasadzie psychiczne, nie byłoby możliwe przetrwanie. Jeśli widzicie strzałę, która leci w waszym kierunku, a jest możliwe pochwycenie strzały ręką, to można sobie obejrzeć mistrzów, zwłaszcza jednego takiego łucznictwa, który potrafi to robić, to oczywiście widzicie, patrząc na te strzały, widzicie przeszłość tej strzały, dlatego że zanim dotrze do was informacja, do waszego układu nerwowego, do waszego mózgu o obrazie tej strzały, to ona już będzie troszeczkę z przodu. Wasz mózg musi wygenerować obraz przyszłości, jakby gdzie ta strzała za chwilę będzie, żebyście mogli ją chwycić. To samo jest przy grze w ping-ponga, to samo jest w grze w tenisa, we wszelkich w zasadzie sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z dużymi prędkościami. Nasz mózg musi jakby rozumieć, czym jest przeszłość, czym jest przyszłość i czym jest teraźniejszość. Więc to są pojęcia w zasadzie istot żywych albo wręcz istot świadomych, zwłaszcza takie już precyzyjne odróżnianie przeszłości od przyszłości i projektowania w przyszłość pewnych czynności. No więc to jest czas, czyli Axis Mundi generuje czas. A po drugie to oczywiście rzeczywistość nie wygląda. Tak naprawdę to, co nas otacza, jest zbiorem atomów, cząstek, związków chemicznych, które nie mają wyglądu same z siebie. Nie ma czegoś takiego jak barwa, to jest wytwór mózgowy. Nie ma czegoś takiego jak dźwięk, to jest znowu wytwór mózgowy, interpretacja fal mechanicznych. Nie ma czegoś takiego jak temperatura, to jest nasza interpretacja ruchu kinetycznego cząstek przedmiotów, które dotykamy. Nie ma czegoś takiego jak smak. To jest znowu interpretacja naszego układu nerwowego na podstawie tego, jakie kubki smakowe są drażnione na naszym języku. I podobnie nie ma czegoś takiego jak zapach. To jest znowu interpretacja naszego mózgu, tego, jakie cząstki drażnią nasze receptory zapachowe. W związku z tym cały nasz świat zmysłowy to jest mapa. To jest właśnie rzeczywistość wytworzona przez słup aruntów. To jest rzeczywistość uporządkowana, bo gdybyśmy mieli do czynienia wyłącznie z rzeczywistością prawdziwą, która nie wygląda, nie jest immanentną cechą rzeczywistości wygląd. Więc gdybyśmy mieli z tą rzeczywistością do czynienia, to byśmy jej po prostu nie widzieli. Nasze widzenie jest w ogóle wszelki akt poznawczy jest aktem wytwórczym. Tworzymy obraz rzeczywistości, bo ona sama z siebie nie wygląda, czyli słup aruntów jest otoczony przez chaos, który nie wygląda i to on, ten słup, tworzy wygląd rzeczywistości, uporządkowaną rzeczywistość. Tworzy czas, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość i tworzy wygląd rzeczywistości. Zgadza się? Zgadza się. Nasz układ nerwowy, drzewo poznania, układ nerwowy. Drzewo poznania, układ nerwowy, gdzie jest korona jako mózg, gdzie jest pień jako rdzeń kręgowy i gdzie są wypustki, czyli korzenie, zwłaszcza tam idące do nóg, to by były tylko korzenie tego drzewa. No więc... Tak, mamy jakby potwierdzenie tego mojego pomysłu, że drzewo poznania może być symbolem układu nerwowego, ale to była tylko taka moje takie odkrycie, kiedy tworzyliśmy tę grę Gamedeca, zresztą nadal ją tworzymy, nadal ją piszemy i poprawiamy. Ale wróćmy do tego słupa. Wróćmy do tego słupa światłości, bo ciągle nie mam wyjaśnienia. Cóż tego, że ja wpadłem na pomysł, że drzewo poznania może być symbolem naszego układu nerwowego, a skąd to światło? Tak? A skąd ten świecący słup? No więc nie wiem, czy pamiętacie dowcip z wyrocznią i z Neo, z Matrixa. Pamiętacie, jest tam taka scena w pierwszej części Matrixa, kiedy Neo przychodzi do wyroczni, żeby się dowiedzieć, czy jest wybrańcem, czy nie jest, czy jestem Mesjaszem, czy nie. No i w pewnym momencie, ja już nie pamiętam dobrze tego filmu, chociaż oglądałem go wiele razy, ale w tym dowcipie takim internetowym, dosyć popularnym, jest taka zestaw tych fotografii z tego filmu, gdzie są dymki takie komiksowe i wyrocznia mówi, wszystko co ma początek ma też koniec. Na to Neo odpowiada, że półprosta ma swój początek, ale nie ma końca. Ma początek, nie ma końca, półprosta. Tak? Na to wyrocznia patrzy na niego poważnym wzrokiem, a potem mówi do niego bardzo brzydkie słowo, w bardzo brzydkich słowach, żeby już sobie poszedł. Więc ja pamiętając ten dowcip, jak się okazuje, internetowe dowcipy bywają też źródłem olśnień, uświadomiłem sobie, że w tej mojej wizji, gdzie widziałem ten słup idący z tego labiryntu, ja tak naprawdę nie widziałem osi. Nie widziałem, żeby ten promień szedł głębiej, żeby zagłębiał się w ziemię, żeby szedł, przechodził przez planetę po drugiej stronie. Nie, ja tak naprawdę nie widziałem też, żeby on sięgał w nieskończoność wzwyż. Tak naprawdę widziałem słup, widziałem nawet nie półprostą. Widziałem słup światła, który się też gdzieś tam kończył na wysokościach. Czyli było coś w centrum labiryntu, coś, co było pozbawione wszelkich pokus tego świata, coś nienazwanego, coś kojarzącego się z Bogiem i psychiką doskonałą, ale nie będącą ani tym, coś, co świeciło i sięgało w górę. No i cały czas próbowałem sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest, ale ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem. No i... Co mogę powiedzieć więcej na ten temat? Bo wybaczcie mi, to nie jest tak, że ja udzielę wam jakichś konkretnych odpowiedzi, ale mogę podzielić się z wami dalszymi skojarzeniami i majakami. Więc jedną z tych moich majak jest to, że zupełnie nieświadomie w powieści Symfonia Życia opisuje coś, co nazywam błękitnym promieniem. I jeden z Borysów w tej powieści, ten, który zostaje fizykiem, jakby mówi w rozmowach ze swoim bratem, ze swoimi znajomymi, w swoich przemyśleniach, mówi, że znalazł się pod błękitnym promieniem, czyli błękitny promień w tej powieści jest symbolem samorealizacji, czyli ja realizuję siebie i kiedy realizuję siebie, kiedy realizuję swoje marzenia, kiedy mam odwagę sięgnąć po to, o czym marzę, kiedy mam odwagę stać się tym, kim zawsze chciałem być, ale bałem się, że nie jestem w stanie, że jestem za mały i tak dalej, to jakby sięgam po niebieski promień. Czyli w innej z moich wizji, już nie tej labiryntowej, też był promień, tym razem niebieski, nie biały, i on reprezentował samorealizację, czyli był bardziej od strony tej właśnie jaźni, jeśli byśmy przypisali mu archetyp jaźni, to tej psychiki doskonałej, prawda? Jedną z cząstki samodoskonalenia się jest realizacja marzeń, realizacja własnych zainteresowań, talentów i tak dalej. Czyli można by zaryzykować stwierdzenie, oczywiście założywszy, że to, co mówię, w ogóle ma jakikolwiek sens, prawda? Bo to są, obracamy się cały czas tutaj w obszarze wizji i wyobrażeń. Więc jeśli to ma sens, to samorealizacja byłaby bliska psychiki doskonałej. Idąc dalej śladem majaków i skojarzeń, pamiętam, jak prowadziłem wywiad z pewnym schizofrenikiem. Znaczy, podczas praktyk lekarskich ja przeprowadziłem wiele wywiadów z wieloma schizofrenikami, to była część moich obowiązków. No i pamiętam wypowiedź jednego z nich, znaczy pamiętam wypowiedzi wielu z nich, ale jedna mi się wyryła bardzo mocno w pamięć, mianowicie ten człowiek powiedział mi, że miał sen, w którym stał pod czerwonymi promieniami. Nie pod jednym, tylko pod wieloma czerwonymi promieniami. Widział ich kilka promieni padających z nieba na ziemię albo odwrotnie. W każdym razie były te promienie pionowe, wiele. No i tutaj no bardzo mocno pojadę w skojarzenia i majaki. Schizofrenia znaczy rozszczepiony umysł albo rozszczepione serce, no ale zanim schizofren, tak, rozszczepiony umysł. Czy takie halucynacje, zadam pytanie, halucynacje, czy nie, to były halucynacje tego człowieka, nie sen, tylko halucynacje, czy one w jakiś sposób przedstawiają rozszczepiony promień, o którym mówię? Czyli mamy zdrowy, można powiedzieć, promień, ten pojedynczy, centralny w labiryncie, a u osoby z rozszczepionym umysłem jest tych promieni kilka, czerwonych, prawda? Czy ten promień układa się w swego rodzaju wzór interferencyjny, jakby w jakiś sposób światło psychiki napotkało na szczelinę, na pryzmat i się rozszczepiło po prostu. No tutaj mocno jadę już po granicach absurdu, ale no, ja taki jestem, tak? Czasami lubię sobie pofantazjować. W filmie Odmienne stany świadomości, czyli Altered States, to jest bardzo stary film science fiction, ale bardzo dobry, ciągle się broni, jest mowa o szczelinie poznania. Pod wpływem działania grzybków halucynogennych główny bohater ma zobaczyć tę szczelinę poznania i wejść w nią, czyli widzi coś w rodzaju takiej też, no powiedzmy sobie, słupa światła. Jak wchodzi w weń, to widzi coś więcej, więc być może ten słup to nie jest słup per se, tylko to jest brama taka pionowa i można do niego wejść i przejść gdzieś dalej. Mój nauczyciel, profesor Tadeusz Kobierzycki, bardzo lubił rozbierać słowo człowiek greckie, antropos, w bardzo nieortodoksyjny sposób. Mianowicie lubił na przykład taki rozkład tego słowa, że antropos to jest antrumfos, czyli przedsionek światła, albo antropos, ktoś, kto idzie po śladach. Oczywiście językoznawcy powiedzieliby, że to jest dziwne podejście do tego słowa, ale na obronę mojego nauczyciela mogę powiedzieć, że etymologia słowa antropos do końca ustalone nie jest, są sugestie takie i owakie, a przedsionek światła pasuje do mojej tezy, więc przyjmijmy to, że człowiek jest jak ta drużyna, nie pierścienia, tylko ta drużyna labiryntu, który stoi przed światłem. Stoi w przedsionku światła, czyli rozwijając się, dochodzi i odrzucając pokusy, dochodzi do tej okrągłej sali, w której jest to światło. Staje w przedsionku światła. Antropos. Fajne, nie? Czyli spróbujmy troszeczkę podsumować to, co powiedziałem do tej pory. W znanej powszechnie symbolice jest labirynt, a w nim jest, w jego centrum jest Axis Mundi. Ja to zobaczyłem. Czyli w tej symbolice jest coś uniwersalnego, coś powtarzalnego. Ludzie to widzą niezależnie od ery, niezależnie od szerokości geograficznej. Oczywiście nie wszyscy, tak? To nie jest tak, że każdy, kto zamknie oczy, widzi labirynt i oś, ale są tacy, którzy to widzą. Co dalej? Ile razy ja próbowałem z oczami wyobraźni spojrzeć wzwyż, co jest nad tym słupem, to ja napotykałem na opór. Była tam jakby jakaś granica, jakby no nie byłem w stanie sięgnąć wyżej. Ile razy znajdowałem się w wyobraźni wewnątrz tej osi, wewnątrz tego słupa, to odczuwałem przyjemność, tę błogość, tę świętość, którą opisywałem, ale niewiele poza tym. Więc nie wiedziałem, co jest wyżej. I całkowitym przypadkiem niedawno, dosłownie tydzień temu, odwiedził mnie przyjaciel, autor bardzo ciekawej powieści Zły człowiek. To jest jedyna książka, którą ja rekomenduję na czwartej okładce, tutaj jest mój podpis, jest o tutaj. To jest znaczące, bo ja miałem wiele propozycji, żeby zarekomendować różne powieści, nawet znanych autorów, ale odmawiałem. Musicie wiedzieć, że jak ktoś jest troszeczkę bardziej znany, minimalnie bardziej, bo ja nie jestem bardzo znaną osobą, ale wystarczy już bycie tak mało znanym jak ja, już się dostaje od czasu do czasu propozycję, żeby zarekomendować jakąś powieść na tylnej okładce i ja zawsze odmawiałem, zawsze, bo nie byłem przekonany, że mogę rekomendować ten tekst. Natomiast tekst Bruna Grigoriego zarekomendowałem, znam tę powieść, redagowałem ją dawno temu, wiele lat temu, zabiegałem o to, żeby została wydana. Więc odwiedził mnie właśnie autor tej powieści. Nie wiem, czy mam pozwoleństwo od niego, żeby używać jego prawdziwego imienia i nazwiska, więc będę używał pseudonimu. Bruno Grigori do mnie wpadł. No i zajrzałem do tej książki, bo dał mi ją w prezencie. Zajrzałem do niej, tam jest powieść Zły człowiek i są jeszcze dwa opowiadania i zajrzałem w pierwsze zdanie tego jednego opowiadania i przeczytałem taką frazę: nie wierzę w ludzi niewierzących. No więc uśmiechnąłem się i powiedziałem, że ja jestem niewierzący i że kategoria wiary w coś, czego nie da się udowodnić, ale koniecznie trzeba w to wierzyć i to jest cnota, żeby wierzyć w coś, czego się nie da udowodnić, to jest mi do niczego niepotrzebna. U mnie podstawowymi kategoriami jest ciekawość i chcenie poznania w zasadzie czegoś, prawda? I wtedy Bruno, w sumie nie wiem dlaczego, zaczął mi opowiadać o swoich przygodach z medytacjami i z posiadaną przez niego w młodości umiejętnością bycia przestrzenią, gdzie zanika ja, gdzie jest ciepłe światło i pełne zrozumienie rzeczywistości. On opowiadał mi o krześle, które sobie wyobraził właśnie będąc w tej przestrzeni, które to krzesło zrozumiał tak straszliwie mocno, że mocniej już się zrozumieć krzesła nie da. Ja nie wiem, na czym może polegać rozumienie krzesła, ale wierzę mu, że to było niezwykłe doświadczenie. Opowiadał, że umiał to robić w młodości. Teraz nie umie tego robić, próbuję sobie przypomnieć, jak to robił. Praktykuje medytacje różnego typu. Mówił, że kiedy wycofywał się z tej wielkiej, cudownej przestrzeni, gdzie nie było ja, gdzie było pełne zrozumienie wielu rzeczy, gdzie było wiele potencjalności. To była jakby przestrzeń potencjalności, jakby ta pierwocina, ten Matrix mechaniki kwantowej, jakby podświadomość kolektywna Junga, gdzie nie ma ograniczeń czasu i przestrzeni. Jakby to wszystko to było właśnie to, gdzie się znalazł Borys dzięki swoim, czy Bruno, przepraszam, Bruno Grigori, dzięki tej swojej medytacji. Kiedy próbował powoli wychodzić z tej przestrzeni, kiedy próbował przestać być tą przestrzenią i być z powrotem sobą i zabrać ze sobą to zrozumienie tego krzesła, to się okazało, że nie dało się, że zrozumienie tego krzesła pozostało tam, a on znajdując się już tutaj, już będąc sobą, mając to swoje ja, już nie będąc w tej przestrzeni, jakby nie był w stanie rozumieć tego, co rozumiał tam. Czyli można z tego wywnioskować, bo to jest dosyć częsta relacja osób, które medytują i docierają do tego poziomu przestrzeni, że istnieje przejście fazowe między tą przestrzenią, tym światem potencjalności, tą nirwaną, tą pustką, tym brahmanem, prawda? Bo według wierzeń hinduistycznych podstawą rzeczywistości jest Brahman. Nasza psychika to jest Atman, która ma tę samą strukturę co Brahman, ale nie ma kontaktu z Brahmanem, i Atman, patrząc na Brahmana, widzi Maję, czyli ułudę, coś, co nie istnieje. Więc żeby poznać Brahmana, trzeba się przedostać jakby tylnym wejściem kuchennym i medytować. Wtedy Atman zyskuje kontakt z Brahmanem. Tak to można sobie wyobrazić. Więc przejście między tymi dwoma światami nie jest płynne, jest fazowe. Tak jakby były dwa stany skupienia materii, tak? Że nie da się być tu z tamtą wiedzą. Musi się, dlaczego tak jest? No, prawdopodobnie musi się zmienić aparat poznawczy, musi się zmienić nasze drzewo poznania, tak? Tu jesteśmy w pniu, tak? W tym słupie, tak? A tam jesteśmy w koronie. Tak? Korona łączy wszystko. Tam jest mnóstwo gałązek. Można powiedzieć, że korona drzewa poznania być może symbolizuje nie tylko mózg, ale być może symbolizuje również wszystkie możliwe połączenia, wszystkie możliwe potencjalności. A tutaj, jak jesteśmy tutaj w tej rzeczywistości, nie w tej medytacji, nie w tej przestrzeni potencjalności, w tym brahmanie, jak jesteśmy tutaj, to jesteśmy w pniu. A pień to jest jeden, to jest ego, to jest ja. No tam, jak wspominał Bruno, nie ma już ego, nie ma już ja. Jest pierwocina wszelkiego istnienia. Czyli wracając do naszego pierwotnego pytania, bardziej mieć czy być, i czym jest skarb labiryntu? Czym jest skarb labiryntu? Czym jest to, do czego dążą śmiałkowie w mitach, w legendach, w baśniach, czego szukają na płaszczyźnie symbolicznej? Żeby dotrzeć do Axis Mundi, do tego słupa w centrum labiryntu, czy trzeba rzeczywiście zobaczyć marność księgi wiedzy, marność berła, urody i tak dalej, talentów, skrzyni, skarbów i tak dalej? No chyba tak. Chyba tak. Każda z tych rzeczy może zamienić, jak już mówiłem, nas w dupków. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, można te rzeczy mieć i wykorzystać w dobrym celu. Pieniądze, władzę, urodę, talenty, wiedzę, można to wszystko wykorzystać w dobrym celu. No ja to próbuję robić, prawda, też. Ale nie należy, moim zdaniem, znaczy tutaj zaczynam mówić językiem nakazów i zakazów, no moim zdaniem, ja sobie samemu mówię, że nie należy robić z tego wszystkiego znaczy tych celów ostatecznych, tak? Skarb, ten prawdziwy i być może dający szczęście, jest na wyciągnięcie myśli, tak? Was samych. Już tam jest, on tam jest już teraz, tak? Czeka na odkrycie. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną. Życzę miłego dnia, czy miłego wieczoru, czy miłego poranka, nie wiem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.